to było z tym wchodzeniem do wody? Słyszałem, że jednak tam kontuzje jakieś były. Tak, było miejscami w tym mule, kilka osób tam sobie porozcinało jakieś stopy, ale płynęliśmy dzielnie dalej. Po wyjściu coś tam, no wiadomo, szczypało tego, ale się jakoś wsiadło na ten rower, przejechało, co miało się przejechać, przebiegło. Dopiero po przekroczeniu mety, jak but zdjęty, to zaczęło boleć. To był jeden taki trochę przykry element, a tak jest bardzo zadowolony. Tak, bardzo fajne zawody. Tutaj organizacja prężna na wysokim poziomie, lokalne zawody, ale organizacja, każdy element taki z zawodów jak strefa, oznakowanie trasy, mierzenie czasu, no każdy taki detal naprawdę dopracowany jak na niejednych takich bardziej profesjonalnych zawodach, także tutaj super. Musielibyśmy Państwu jeszcze wyjaśnić, bo przedtem rozmawialiśmy bez mikrofonu, że Pan nie jest z powiatu karpackiego, Pan przyjechał z Gliwic. Przyjechałem z Gliwic, tak, tutaj jeżdżę regularnie, ponieważ bardzo fajne zawody, tutaj klub z Kędzierzyna, KS Koziołek organizuje przez cały rok triatlony, biegi, bardzo fajne zawody. Wie Pan, jest doświadczonym takim biegaczem, już uzależnionym od tego, bo Pan biega na 50 km, mówił Pan mi wcześniej, po górach, to tak. Tak, ja zaczynałem właśnie od biegów górskich i tak przez kilka sezonów, tam 3 lata biegałem sobie po tych górach. Właśnie takie odcinki, tam dystanse, zawody od 10 do tam najdłuższe, jaki przebiegłem, 53 km. No i później się wkręciłem w ten triatlon, to w zeszłym roku było, także teraz dopiero mój drugi sezon triatlonowy, no ale jak już przesiadłem się na triatlon, to już nie ma powrotu do czegoś innego. Bardzo wciąga to pływanie i rower. No, dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę, to Mateusz Bąk. Pierwszy triatlon. Myślę, że jak są jakieś tam niuanse, jakieś tam zastrzeżenia co do trasy, to będą mówione, ale proszę pamiętać, że każdy z nas jest tylko człowiekiem. A człowiek, jak ktoś robi, to się czasami nie robi. A czemu Pani nie biega albo nie jeździ? Ja czekam, aż mój rowerzysta przyjedzie. Aha, zmiana będzie, tak. A jest Pani ze Zdzieszowic? Tak, ze Zdzieszowic, Morsy na koksie. A, to taki już doświadczony zawodnik Pani. O, no nie wiem. Morsy na koksie, zawodnik. To my wchodzimy do zimnej wody. No tak, domyślałem się, że... Także w bieganiu... Nie chorujecie. Nie. Bardzo dobrze, na razie wszystko pozytywnie. Do przodu się kręcimy, no i zawodnicy przede wszystkim jadą, a nie cofają się do tyłu, więc myślę, że damy radę dzisiaj tutaj na naszym Odra triatlonie w sercu Opolszczyzny. Za chwileczkę jeden z pierwszych zawodników będzie finiszował na rowerze i wtedy siądzie w buty biegowe, no i cóż więcej, po prostu chciałby wygrać. Tak jest, nagrodźcie go brawami. Szybka zmiana już, że dalej ruszają na trasę. Zdecydowana większość kibiców rozstawiona na trasie. Tam wspiera zawodników, swoje rodziny, swoich przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Lista zawodników liczy dzisiaj ponad 100 osób, więc rzeczywiście jak na pierwszy raz z niezłą popularnością cieszy się ten wyścig Odra Triathlon w sercu Opolszczyzny. Pierwsza impreza dla tych najbardziej wysportowanych, najbardziej wytrwałych i to, co cieszy, to nie tylko świetna pogoda i świetne warunki, dobre przygotowanie trasy, ale przede wszystkim lista startowa. Ponad 100 zawodników, to jest wielki sukces jak na pierwszy raz. Chcą panu medal wręcz. Odpocząć musi pan trochę, tutaj trzeba przyjść. Numer 103, numer 146, piękny. Mamy również na górę. Dzięki za robotę. Dzięki za robotę.